W takich trudnych sprawach albo ważnych sprawach warto sięgnąć do Pisma Świętego, bo w Piśmie Świętym jest wiele odpowiedzi na bardzo różne pytania, również dotyczące postu, diety, jedzenia. Ile treści dotyczących jedzenia mamy w Piśmie Świętym? Bardzo dużo. Począwszy od pierwszego, drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie słyszymy o tym, że ludzie mieli do dyspozycji mnóstwo różnych rzeczy do jedzenia, ale generalnie wszystko to, co wyrastało z ziemi. Albo rosło na drzewach. Nie słuchajcie tam na przykład o diecie takiej typowo krwisto-mięsnej. Czyli byli weganami. Ja bym powiedział, że byli frutarianami, ale to jest bardzo kontrowersyjna teza, bo kiedy później zostali wygnani z raju, no to Pan Bóg przyrządził im skóry ze zwierząt, prawda? Czyli chyba były jakieś zwierzęta tam jedzone w tym raju. Trudno powiedzieć. Nie ma na ten temat dobrej odpowiedzi. Później, dopiero po potopie, Noe dowiedział się, że jeść mięso można, tylko trzeba zachować pewne zasady. Nie wolno mianowicie zjadać go z krwią. Trzeba w sposób odpowiedni zabijać zwierzęta, tak by no, nie posilać się ich krwią. Czyli tak, na początku byli frutarianami, potem stali się jednak, mięsożerni, tak, jedzącymi mięso. Tak jest. Pan Bóg zdaje się już machnął ręką na nich, mówiąc, no cóż, widać, że są to ludzie, którzy z tą swoją skrzywioną naturą, którą z raju wynieśli, no cóż, są agresywni, to jeszcze wzbudza ich pragnienie do jedzenia mięsa. No nie będziemy walczyć z ich naturą. Pomimo tych ograniczeń Pan Bóg swój plan przeprowadza, ale jedzenie nie jest tutaj najważniejszą kwestią. Czy w Piśmie Świętym, jedzenie w ogóle... przy stole i wokół jedzenia w ogóle działo się bardzo dużo ważnych rzeczy, tak. Więc wiadomo, że to jedzenie było jednak ważne i jest dla ludzi ważne. Tak, wokół, na Bliskim Wschodzie po dzień dzisiejszy, wokół jedzenia jest cała taka tradycja, która jest prawie jakąś taką parareligią. To jest, jeżeli z kimś zasiada się do stołu, przynajmniej raz w życiu się z nim jadło, to jest to ktoś, z kim na zawsze zadzierzmie więź. I ona jest właściwie nie do zdarcia, nie do zniszczenia. Chyba że ta druga osoba zechce po prostu jakoś wystąpić przeciwko tej relacji. Ale przynajmniej jednorazowo spożyty posiłek z kimś przy stole to jest naprawdę duża sprawa. Już nawet nie chodzi o to, co jest na stole, tylko o to, że w ogóle wspólnie się jada. Starożytni i po dzień dzisiejszy ludzie na Bliskim Wschodzie bardzo wierzą w te relacje, które się tworzą przy stole. Zresztą Chrystus i taka najważniejsza scena z apostołami, ona też jest, myślę o ostatniej wieczerze, ona też się dzieje przy stole. Nie mówiąc już oczywiście o rozmnażaniu pokarmów i innych historiach związanych też z jedzeniem. Tak, to prawda. Te wszystkie cuda, które dotyczyły na przykład rozmnażania chleba i ryb, one miały w pewnym sensie wskazywać, miały być takim podprowadzeniem dalszym do tego, co się wydarzyło w czasie ostatniej wieczerzy. I to prawda, że my całą naszą religijność koncentrujemy wokół najważniejszego sakramentu, jakim jest Eucharystia. No, nie chciałbym, może właściwie wycofuję się z tego najważniejszego, ale z tego esencjalnego sakramentu, wokół którego buduje się nasza duchowość, Eucharystia, i ona jest właśnie ucztą, czyli spożywaniem. Czy równie wiele znajdziemy informacji dotyczących tego, jak pościć w kontekście jedzenia? Tak, no generalnie w poście nie chodzi o jedzenie tylko. W poście chodzi o ofiarę. Jeżeli jedzenie jest czymś, czego nie możemy sobie odmówić codziennie, czy nie możemy zrezygnować z tego. Był podobno taki gospodarz, który miał konia, którego próbował oduczyć jedzenia, no i byłoby wszystko dobrze, prawie by się udało, gdyby koń nie zdechł. Ale mówiąc bardzo poważnie, generalnie nie możemy zrezygnować z jedzenia. To jest coś, co jest nam potrzebne do życia. Jeśli jednak ograniczymy sobie jedzenie, to jest pewnego rodzaju ofiara, z czegoś rezygnujemy i to nie jest dla nas komfortowe. Jeszcze nikt nie umarł od tego, że sobie ograniczył jedzenie do jakiegoś tam minimum na jakiś czas. To jest raczej bardzo zdrowotne. Dzisiaj wiemy to z badań naukowych, że to bardzo sprzyja rozwojowi, zdrowiu i tak dalej. Ale generalnie też bardzo przyczynia się do takiej świeżości umysłu. I o nią właśnie chodzi. Na przykład w budowaniu relacji jest to niezwykle ważne. Generalnie chodzi w poście o ofiarę. Wszystko jedno, z czego ona będzie. Jeżeli ktoś na przykład w ogóle mało jada, jak jeszcze sobie ograniczy, w ogóle tego nie odczuje, no to nie będzie to ofiara, prawda? Podobnie jak ktoś nie jest wegetarianinem właśnie, czy weganinem, a nie zje mięsa, czy postanowi sobie nie jeść w piątek mięsa,
no to też nie jest dla niego przecież wyrzeczenie. Proszę Pani, robi się już bardzo niezręcznie. Do tego, że ja nie jem mięsa i do dzisiaj nie wiem, co mam zrobić z piątkiem. Naprawdę nie wiem, jak mam zrobić to, żeby w piątek faktycznie uszanować ten dzień, który w naszej tradycji no w ten sposób się czci, że nie je się mięsa. Nie. Ale może jest coś, co ksiądz profesor szczególnie lubi? Jest parę rzeczy, ale może nie będę mówił publicznie. Ale można sobie odmówić tych rzeczy w piątek. No bardzo cenna podpowiedź. Rozważę to przed następnym piątkiem. Tak. Czyli nie mamy patrzeć na post jako na ograniczanie jedzenia, albo nie do końca w poście o to chodzi. Tak, post to jest taki czas jakby nie tyle nawet odmawiania sobie czegoś, czy raczej budowania czegoś pozytywnego. Oczywiście możemy sobie odjąć jedzenia, możemy więcej czasu poświęcić na modlitwę, w tym sensie, że zabierzemy sobie ten czas spośród innych zadań, które moglibyśmy w tym czasie wykonywać. Ale generalnie post to jest ofiara. Wszystko jedno, jak ją rozumiemy. Każdy jest inny, każdy ma inne rzeczy, których mógłby się pozbyć, albo inne, które mógłby wypracować i to nie przyjdzie mu łatwo. Podobno około 40-50% różnych czynności, które wykonujemy dziennie, to są czynności nawykowe. Tylko nie wszystkie z tych rzeczy są dobrymi nawykami. I w Wielkim Poście, ja na przykład proponuję bardzo, bardzo uczciwie i wprost różnym ludziom, jeżeli pytają mnie, co robić, jak to przeżyć, wypracować jakiś dobry nawyk. Coś, co małymi kroczkami uda się wypracować. Ktoś mówi na przykład, że no, nie modli się, nie umie się modlić. Albo, że nie ma czasu się modlić. Okej, zróbmy taki krótki rachunek. Ile potrzeba czasu, żeby odmówić modlitwę Ojcze Nasz? 20 sekund, szybko, a pobożnie 30. Kto nie ma 30 sekund? I właśnie jakbyśmy zaczęli od takiej małej rzeczy, nie wiem, znak krzyża codziennie rano i codziennie wieczorem, małymi kroczkami. Jeżeli ktoś nie umie się modlić, właśnie będzie to dla niego wysiłek. To będzie pewnego rodzaju ofiara, żeby o tym pamiętać, żeby sobie to jakoś zapisać. To będzie pewnego rodzaju ofiara, bo on zrezygnuje ze swojej rutyny codziennej, która polegała na tym, żeby nie odmawiać modlitwy. Więc to jest pewnego rodzaju ofiara, ale oczywiście tych ofiar można by mnożyć, różnego rodzaju wyrzeczeń albo postanowień, które opiewają na to, żeby wypracować coś pozytywnego. Niekoniecznie związanego z jedzeniem, choć wracając do jedzenia, również w Wielkim Poście ludzie chętnie sięgają do Pisma Świętego, tak. W poszukiwaniu diety Daniela. Ona jest taka bardzo popularna, na Wielki Post właśnie. Co ksiądz myśli o tym? Właściwie ja nie wiem, co o tym myśleć, bo mnie ona bardzo odpowiada. Ja ją stosuję na co dzień. To jest, jeżeli dieta Daniela albo post Daniela, to jest nie jedzenie mięsa, tylko odżywianie się warzywami, owocami, tudzież nabiałem. To bardzo mi to odpowiada. Jest jeszcze kłopot mały, bo Daniel nie pił wina. A wino to jest jedna z fajniejszych rzeczy, którą Pan Bóg nam dał. I tutaj to może być rzeczywiście kłopot. Ale w Wielkim Poście dlaczego by nie? Dlaczego by nie zrezygnować z takiej małej przyjemności? Generalnie uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, tylko też trzeba z tym uważać, bo jeśli są zalecenia medyczne, które wskazują na to, że człowiek powinien odżywiać się mięsem w jakimś sensie albo w jakiejś konkretnej chorobie, to nie wolno tego ignorować. Raczej bym sobie tego sam nie zadawał. Ja już 30 lat nie jem mięsa i nie mam z tym kłopotu, ale jeżeli ktoś dopiero rozpoczyna taką przygodę, zafascynowany postem Daniela, to być może właśnie trzeba tak małymi kroczkami, tak jak mówiłem wcześniej, wypracować sobie taki nawyk. Tylko trzeba uważać, bo Pismo Święte też podlega różnego rodzaju manipulacjom i nadużyciom. Jeśli wyciągniemy jakiś fragment, taki jak na przykład na początku Państwu zasugerowałem, to był oczywiście żart z tym frutarianizmem, ale jeśli ktoś na przykład zafascynowany tym, co padło, powie, no to żeby być Bogu się podobać, muszę wrócić do tej pierwotnej diety frutarianizmu. No nie. Wystarczy tylko sięgnąć do Dziejów Apostolskich, gdzie Piotr usłyszał, wprawdzie w trochę innym kontekście, ale usłyszał głos z nieba, że można jeść wszystko. Zresztą Pan Jezus też powiedział, że można jeść wszystko, co nie jest trujące oczywiście. Generalnie jedzenie nie zanieczyszcza nas wewnętrznie ani zewnętrznie, jeśli jest w odpowiedniej jakości i tak dalej. Jeść można wszystko. Jako chrześcijanin ja nie mam powodu, żeby czegokolwiek nie jeść. Są czasy, kiedy Kościół mówi, słuchajcie, to jest normalna, dobra rutyna. Super. To nie jest złe, że się odżywiamy tak czy inaczej. Ale spróbujmy na przykład czegoś sobie odmówić w imię wyższych wartości, wyższej miłości, nawet takiego mentalnego, duchowego treningu. Jeśli podejmujemy to wyzwanie, super. Jeśli nie, może następnym razem.
Są takie dni w ciągu roku, kiedy Kościół mówi, że jest post jakościowy i ilościowy. To jest jasne, choćby Środa Popielcowa, Wielki Piątek. I z tym nam się najczęściej post kojarzy. Właśnie. Ale tak jak mówiłem, nie wolno zawężać postu tylko do niejedzenia mięsa. To byłoby naprawdę duże zawężenie, które odbyłoby się ze szkodą dla rozumienia tego terminu. A do Pisma Świętego sięgajmy jednak z rozsądkiem również. Tak jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję ja.